A my już teraz możemy się połączyć z naszym kolejnym gościem. To będzie Piotr Grabarczyk, dziennikarz, bloger, którego kariera w Polsce się rozwijała, świetnie się rozwijała. Kanał na YouTubie zyskiwał coraz więcej zwolenników, coraz więcej oglądających. No i Piotr Grabarczyk postanowił z Polski wyemigrować. I teraz jest w Barcelonie. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. A ty chcesz o sobie mówić, że jesteś pierwszym emigrantem LGBT? Niestety nie jestem pierwszym. Na pewno, chociaż zdaję sobie sprawę, że okoliczności mojej emigracji, która odbyła się zaledwie kilka dni temu, budzą zainteresowanie, no bo zbiegły się bezpośrednio z wyborami. Też, nie ukrywam, miały z nimi związek. Także rozumiem te określenia, natomiast niestety osoby LGBT plus z Polski wyjeżdżają od wielu lat, od dawna, a myślę, że w ostatnim czasie te wyjazdy mogą się nasilić albo nawet już się nasiliły. Tak wynika z moich obserwacji, więc z tym pierwszym bym nie przesadzał. A masz taką wiedzę, jaka to jest skala? Niestety takich badań nikt nie prowadzi. Myślę, że to jest temat, którym warto się zainteresować i być może pokusić się o jakąś taką naukową analizę, jak ta emigracja godnościowa, bo tak to się nazywa, w Polsce wygląda, szczególnie w ostatnim czasie. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to obserwacje wewnątrz mojej bańki, moich znajomych, 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 i tutaj w ostatnich 5 latach no naprawdę jakby ta liczba jest coraz wyższa. Zaczynało się oczywiście skromnie od pojedynczych osób. Myślę, że wszyscy znamy takie historie, że ktoś wyjechał. Natomiast od dłuższego czasu no są to już takie liczby, kilkanaście osób, kilkadziesiąt, jeśli liczyć właśnie do 5 lat wstecz. Więc na pewno jest to jakiś trend. I też na podstawie wiadomości, które dostaję od swoich odbiorców, ale też od osób zupełnie obcych, po tym jak ogłosiłem to, że wyjeżdżam, równie dużo osób też o tym myśli. A co tak cię przede wszystkim wkurzyło? Co było tym ciężarem, który przeważył, tym punktem zwrotnym, który zdecydował o tym, tak, wyjeżdżam, koniec, kropka? Oczywiście to nie była jakaś jednostkowa sytuacja, która doprowadziła mnie do takiej decyzji. Ta decyzja dojrzewała we mnie od dłuższego czasu, ale jeśli miałbym tak sprecyzować konkretnie, od kiedy to trwało, od kiedy ta decyzja o wyjeździe kiełkowała, to myślę, że po wyborach do Europarlamentu w zeszłym roku pierwszy raz tak naprawdę na poważnie usiedliśmy z partnerem i zaczęliśmy o tym rozmawiać. Choć oczywiście mając w perspektywie wybory do polskiego parlamentu, później prezydenckie, dawaliśmy pozostaniu w Polsce szansę. W zależności właśnie od tego, jak te wybory się potoczą. Natomiast teraz już konkretnie, jeśli chodzi o ten wyjazd, to był taki moment, to była bodajże sobota, to już był środek kampanii prezydenckiej, jeszcze chyba przed pierwszą turą, kiedy Andrzej Duda ogłosił, że chce wprowadzić, albo przynajmniej zaproponować poprawkę do konstytucji, która nie pozwalałaby osobom LGBT adoptować dzieci, ani też przysposabiać dzieci żyjących już w takich rodzinach jednopłciowych. No i wtedy to brzmi może trochę jak jakaś scena z kiepskiego filmu, ale spojrzeliśmy na siebie i stwierdziliśmy, okej, wyjeżdżamy, bo początkowo ten wyjazd do Barcelony miał być po prostu jakimś takim przedłużonym urlopem, dłuższymi wakacjami, też trochę taką wprawką, żeby zobaczyć, jak się tutaj żyje przed podjęciem decyzji o definitywnej przeprowadzce. Natomiast no, tamta deklaracja pana prezydenta przesądziła i była taką wisienką bardzo niesmaczną, bardzo niestrawną na tym jego kampanijnym torcie, w którym obrał sobie osoby LGBT jako główny cel. Dehumanizował nas bardzo długo. Tam po drodze jeszcze była karta rodziny na bardzo putinowski styl działania i też zapowiadająca, no, jakie plany ma prezydent i też myślę, że partia, z której się wywodzi, wobec właśnie obywateli LGBT. A twoje życie w Polsce było aż tak nie do zniesienia? Czułeś się nękany, dyskryminowany? Coś się działo takiego złego w bezpośrednim stosunku do ciebie?
To jest właśnie coś, co ja zawsze podkreślam, jeżeli rozmawiam o mojej emigracji. Ja absolutnie jestem jedną z tych uprzywilejowanych osób, które żyły w dużym mieście, pracowały w takiej branży, która pozwalała im tej dyskryminacji unikać i absolutnie nie chciałbym się porównywać do osób, które żyją na przykład w mniejszych miastach, doświadczają tej dyskryminacji na co dzień, doświadczają przemocy, żyją w tych słynnych strefach bez LGBT. Tutaj absolutnie nie ma takiego nawet porównania, nie ma miejsca, żeby takie porównanie zrobić. Natomiast to chodzi o coś, co tak naprawdę myślę, że mogą zrozumieć tylko osoby LGBT. To jest coś w rodzaju stresu mniejszościowego, tak to się chyba nawet konkretnie nazywa. Czyli sytuacja, w której przynależność po prostu do grupy, która jest mniejszością, jest dyskryminowana, już sama powoduje stres, powoduje lęk. U mnie ten lęk i ten strach na pewno bardzo mocno wzrósł w trakcie kampanii wyborczej, kiedy zobaczyłem po prostu na własne oczy i przekonałem się, że partia rządząca i prezydent nie mają żadnych hamulców, nie ma żadnej granicy. Tak naprawdę moje pytanie do siebie codziennie było właśnie, kiedy oni się zatrzymają, gdzie jest właśnie ta granica, do czego się nie posuną i szczerze mówiąc bardzo trudno mi było na nie odpowiedzieć, bo nie wiem. I ta niepewność jest najbardziej w tym wszystkim przerażająca. Niepewność tego, co przyniesie jutro. Niepewność tego, czy my się obudzimy jeszcze za chwilę w demokratycznym kraju, czy właśnie w czymś na wzór rosyjski, gdzie osoby LGBT są po prostu aresztowane, nękane, prześladowane tylko za to, że na przykład na ulicy złapały się za rękę, czy gdzieś pojawiła się tęczowa flaga. Natomiast jeśli chodzi o takie bezpośrednie akty, to myślę, że dość ironicznym wydarzeniem, biorąc pod uwagę mój wyjazd, było to, że ostatniego dnia, tuż przed wyjazdem, chcąc się pozbyć trochę rzeczy dodatkowych, wiadomo jak to przed przeprowadzką, wystawiłem przed moim mieszkaniem na Żoliborzu karton właśnie z takimi rzeczami. Plecaki, ubrania, książki, wiadomo, taki miks wyprowadzkowy bym powiedział. I opatrzyłem go kartką rzeczy do oddania. I postawiłem w takim miejscu, gdzie wszyscy mieszkańcy mojej dzielnicy to robią, żeby właśnie można było z takich dóbr niechcianych korzystać. I o poranku tego dnia, kiedy wylatywałem, wynosiłem śmieci, no i tak zajrzałem po prostu z ciekawości, co tam się dzieje, czy te rzeczy cieszą się zainteresowaniem, czy nie. No i wśród tych rzeczy, które wystawiłem, były też rzeczy tęczowe, tak nazwijmy, jakieś koszulki, opaski, biuletyny, które mi zostały, a których nie chciałem wyrzucać i jakoś tak naiwnie sądziłem, że być może ktoś przechodząc tam po prostu złapie taki biuletyn czy broszurę z podstawowymi informacjami o osobach LGBT. No i kto wie, może zmieni swoje zdanie. Jakieś takie miałem idealistyczne po prostu tutaj zapatrywania na to. Rzeczywistość okazała się niestety brutalniejsza, ponieważ kiedy zajrzałem do tego kartonu, to tam zostały tylko te rzeczy tęczowe i ktoś pokusił się nawet o dopisek, że to nie są rzeczy do oddania, tylko do spalenia. I ta sytuacja wydawałoby się w żaden sposób nie zagrażająca mi już nawet wtedy, ale uzmysłowiła mi, jak bardzo nasz kraj jest podzielony, jak bardzo te osoby, które mają jakieś homofobiczne skłonności albo są po prostu homofobami, no czują się teraz bezkarni w tym, żeby takie coś robić. I myślę, że najsmutniejsze w tym incydencie było to, że gdybym się nie wyprowadzał, gdybym został na tej pięknej dzielnicy na Żoliborzu, zresztą moim sąsiadem jest Jarosław Kaczyński, więc to nie jest byle jaka ulica, zastanawiałbym się codziennie, kto ten napis zostawił. Czy to jest mój sąsiad z naprzeciwka, czy to jest ta miła pani, która mówi mi codziennie dzień dobry, kiedy się mijamy w drodze do sklepu. A to jest tylko przedsmak, proszę mi uwierzyć, tego, co przechodzą osoby LGBT w tym kraju. Ja nawet nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, a już po takim małym właśnie akcencie byłem naprawdę poruszony, bo spotkało mnie coś takiego pierwszy raz w Warszawie. No ten napis, o którym mówisz, to jest trochę jak ten hejt w internecie. Nie wiesz, kto pisze, bo może to być rzeczywiście sąsiad zza ściany albo pani ze sklepu. Tego niestety nie wiemy. Czy ucieczka, emigracja jest jedynym sposobem, żeby zwrócić uwagę na to, o czym ty mówisz? Bo jest wielu aktywistów, którzy mówią, nie, ja stąd nie wyjadę, bo właśnie trzeba walczyć tutaj na miejscu. Czy ta twoja emigracja nie jest właśnie wygodną ucieczką?
Na pewno może być w ten sposób rozpatrywana i zdaję sobie z tego sprawę. I poniekąd tak jest, poniekąd jest ucieczką, jest po prostu wyjazdem od tego, co dzieje się w Polsce. Jest też jakąś formą niezgody, na pewno ktoś może powiedzieć, że bardzo nieskuteczną, bo to jest trochę tak jak pozbycie się problemu dla partii rządzącej, wyjazd osób LGBT z kraju. Natomiast ja nie ukrywam, że moja decyzja była oparta tylko i wyłącznie na moich jakichś takich egoistycznych przesłankach i gdzieś może wkradło się takie zmęczenie materiału, być może chwilowy brak nadziei. Na pewno tutaj dużą rolę odegrał fakt, iż okoliczności, w których teraz żyjemy, są bardzo szczególne i nie da się ich porównać z niczym innym. Ten przymus siedzenia w domu, czy też zalecenie, żeby jednak w tym domu siedzieć, sprawił, że osobom LGBT+ i wszystkim obywatelom, którzy chcieliby się w jakiś sposób sprzeciwić władzy, no odebrano poczucie takiej sprawczości. Te ataki na społeczność nasiliły się jeszcze podczas tego lockdownu, kiedy rzeczywiście wszyscy siedzieliśmy w domu. No i to powoduje taką bezradność. Wszyscy są w takim bardzo wrażliwym stanie, w którym nie mogą tak naprawdę zareagować. Mogę po prostu wrzucić opis na Facebooka czy na Instagramie i na tym moja sprawczość wtedy się kończy. I to też myślę, że zaważyło na mojej decyzji, bo wcześniej jakoś deklaracje polityków i ich wypowiedzi nie robiły na mnie wrażenia, właśnie dlatego, że wiedziałem, że mogę zareagować, że mogę iść na jakiś protest, pokrzyczeć. Wiem, że to brzmi bardzo, bardzo prosto, ale tak jest. Pewne jakieś takie bodźce pozwalają człowiekowi inaczej się w tej rzeczywistości urządzić. A druga sprawa jest taka, że tym argumentem prawicy bardzo często jest to, że społeczność LGBT prowokuje, że gdyby nas nie było widać, gdybyśmy właśnie zostawali w domach, to wtedy byłoby nam lepiej w tym kraju. No i tak się składa, że najbardziej brutalny atak na naszą społeczność wydarzył się właśnie wtedy, kiedy siedzieliśmy w domach, w roku, w którym nie odbyła się żadna parada równości, marsz równości, żadne inicjatywy, które mogłyby być uznane, z czym ja się oczywiście nie zgadzam, za prowokujące czy podżegające do pewnych agresywnych zachowań ze strony homofobów. No, co po prostu pokazuje, że ta retoryka jest fałszywa i problemem nie jest to, jak się społeczność LGBT zachowuje, jakie parady urządza czy marsze, ale problemem jest po prostu homofobia rządzących, no i też ewidentnie części społeczeństwa. No więc ten wyjazd był dla mnie na pewno w jakiś sposób ucieczką i takim moim trochę powiedzeniem i do siebie, i być może też do ludzi, którzy mnie obserwują, że trochę mam już dość, bo w politykę jako aktywny wyborca jestem zaangażowany od 13 lat, czyli od momentu, kiedy to prawo wyborcze uzyskałem. Pamiętam wiece wyborcze, wtedy jeszcze Platformy Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem jako premierem, który właśnie mówił, że temat osób LGBT to jeszcze nie jest temat, że trzeba poczekać. No i tak przez te 13-14 lat to słyszałem regularnie. Teraz już nie jestem tym nastolatkiem wierzącym w to, że coś się zmieni z dnia na dzień, tylko po prostu dorosłym mężczyzną po 30. I no, mając w perspektywie kolejnych 5 lat z Andrzejem Dudą w urzędzie, no już nie chcę czekać. Już chcę być traktowany jako ten równy obywatel teraz, stąd też wyprowadzka do kraju, gdzie nie muszę o to prosić, gdzie nie ma o to problemu, gdzie takie prawa zostały obywatelom LGBT zagwarantowane już 15 lat temu. To też jest dla mnie niewyobrażalne, bo ja 15 lat temu miałem 16 lat, właśnie wtedy odkrywałem swoją seksualność, wiedziałem już, że jestem gejem i nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jakie to jest uczucie odkrywać siebie w ten sposób w kraju, gdzie to nie jest żadnym problemem. To jest niesamowicie fascynujące i teraz też w tej nowej rzeczywistości, w której staram się odnaleźć od kilku dni, no, lżej na żołądku jest człowiekowi, obserwując to, co się dzieje tutaj na ulicach, w mediach i w ogóle w tej rzeczywistości. No chociaż sprawa koronawirusa akurat w Hiszpanii, szczególnie w Katalonii, to nie jest też prosta rzecz, ale może za chwilę do tego wrócimy. Chciałabym jeszcze nawiązać do twojej decyzji o ucieczce, o emigracji i o byciu aktywistą LGBT. Czy ty zamierzasz w jakikolwiek sposób pomagać społeczności LGBT, polskiej społeczności, właśnie z tego dystansu, stamtąd, z Barcelony? Tak, chciałem na pewno nadmienić, że
przy podejmowaniu tej decyzji, która w jakiś sposób była spontaniczna, rzeczą, która bolała mnie najbardziej, oprócz oczywiście pozostawienia moich przyjaciół i rodziny, była ta obawa, że mogę wysyłać jakiś taki negatywny czy fałszywy sygnał do moich odbiorców, których od kilku lat już zachęcałem do tego właśnie, żeby walczyć, żeby się stawiać, żeby się outować, żeby być widocznym, żeby nie dawać się tej opresyjnej władzy. No i ten mój wyjazd, tak jak zresztą tutaj jest określany, może być uznawany za pewną formę ucieczki, poddania się. Ja to rozumiem, bardzo bym nie chciał, żeby to kogokolwiek, kto musi pozostać, bo po prostu nie ma takich możliwości, żeby wyjechać, nie demotywowało. I tak, chciałbym dalej pomagać, walczyć, trochę na odległość. Wiem, że to może brzmieć dla niektórych śmiesznie, bo łatwo jest pomagać po prostu z słonecznego tarasu w Barcelonie. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Natomiast te działania, które podejmuję od kilku lat, chcę kontynuować. I to były w gruncie rzeczy głównie działania edukacyjne, skierowane do osób nie hetero, ale też do osób LGBT, które chcą się aktywizować i przekazywać tę wiedzę gdzieś dalej. Więc rozmawiałem z aktywistami, ekspertami, rozmawiałem też z zwykłymi osobami LGBT, z osobami publicznymi, które są LGBT albo które są sojusznikami, i tę pracę na pewno chcę kontynuować, bo po prostu widzę jej efekty, nawet w takiej skali mikro, kiedy dostaję wiadomości od młodych ludzi, czy też od starszych, czy od rodziców osób LGBT, które informują mnie bardzo regularnie i na bieżąco o tym, że te treści, które publikuję, im po prostu pomagają. Więc myślę, że tutaj akurat to miejsce, z którego będę je tworzył, nie będzie miało znaczenia. Natomiast jeśli chodzi już o taką fizyczną pomoc, to oczywiście, jakby to nie podlega tutaj żadnej dyskusji, jeżeli sytuacja wróci do normy społecznej i będzie można wychodzić na ulicę, protestować, będą marsze równości, będzie parada, to na pewno przylecę i też tutaj w ten sposób swoją obecność zaznaczę i w ten sposób będę chciał pomóc. Co musiałoby się zmienić w Polsce, żebyś wrócił? Czy w ogóle rozważasz powrót? Czy to już jest taka decyzja na zawsze? To na pewno nie jest decyzja na zawsze. Też nie jestem w stanie przewidzieć, jak odnajdę się tutaj, w tej nowej dla mnie rzeczywistości. Tak jak wspominałem, to była dosyć spontaniczna decyzja. To znaczy ona była... Długo o niej myśleliśmy, ale to samo jakby jej podjęcie było dość spontaniczne, więc zobaczymy, jak nam tutaj życie się ułoży, czy się odnajdziemy. Natomiast powrotu absolutnie nie wykluczam. Co miałoby się wydarzyć? Myślę, że odpowiedź jest prosta. Po prostu osoby LGBT powinny dostać równe prawa, o które w różny sposób prosimy, żądamy, walczymy o nie. Ta walka odbywa się na wielu poziomach, na poziomie takim oddolnym, edukacyjnym, aktywistycznym, ostatnio też na takim poziomie bardziej, powiedziałbym, konfrontacyjnym, dzięki kilku grupom, które działają bardzo mocno w Warszawie na wzór takich queerowych bojówek, tak to bym nazwał, co też bardzo mi się podoba. I myślę, że wszystkie środki z naszej strony, tej walki, takiej powiedzmy dyplomacyjnej i bardziej konfrontacyjnej, no powoli się wyczerpują albo wręcz już zostały wyczerpane i teraz no, piłeczka jest po stronie rządzących, ale też po stronie opozycji, która musi w końcu zająć konkretne stanowisko. Nie można stać okrakiem, nie można udawać, że prawa człowieka to jest jakiś temat, na który można poczekać, albo społeczeństwo musi być na nie gotowe, albo taki, który jest jakimś, nie wiem, barometrem wyborczym, pokazującym, kto ma szansę na więcej miejsc w Sejmie. Czas skończyć po prostu z taką retoryką. Ta decyzja też oczywiście moja była spowodowana postępowaniem, planami ekipy rządzącej, ale również niemocą opozycji, która bardzo mocno ten temat zaniedbała i to, że znajdujemy się teraz w tak bardzo przykrym momencie dla społeczności LGBT w Polsce, jest też po części winą opozycji, która no, rządząc tyle lat, absolutnie nawet nie zająknęła się na temat osób LGBT plus w Polsce. I kto wie, gdyby wtedy te rzeczy były uregulowane, być może teraz żylibyśmy w zupełnie innej rzeczywistości, a ja bym siedział obok pani w tym samochodzie. No, gdyby nie było pandemii, to pewnie tak. Na pandemię to już nie ma mocnych. Proszę mi powiedzieć jeszcze, Piotrze. Boże, Piotrze? Tak.
Piotrze, dobrze mówię. Ja dzisiaj jestem trochę niewyspana, poniedziałek jakiś nie najlepszy, nie mój dzień. Piotrze, jakiego twoim zdaniem wsparcia potrzebują nie tylko osoby LGBT, ale też ich rodziny? Bo ty nagrałeś e-book, w którym nawiązujesz do tego. Tak, tak. Niedawno ukazał się mój e-book z rozmowami z rodzicami osób LGBT. Pozwolę sobie może na pełny tytuł. Mama, jestem gejem, tata, jestem lesbijką, rodzice osób LGBT+, wychodzą z szafy. Myślę, że to wsparcie przede wszystkim musi być po prostu systemowe. Od tego się zaczyna. Jeżeli to wsparcie systemowe istnieje, jeżeli istnieją odpowiednie organy i zapisy w prawie, czy choćby w kodeksie karnym, które pozwalają reagować na akty homofobii, na przemoc, to to jest absolutnie podstawa. To wsparcie oczywiście może działać w skali mikro i makro. W skali mikro myślę, że każda osoba, która zna osoby LGBT bądź takich rodziców, czy kogokolwiek, kto pochodzi z dyskryminowanej mniejszości, no to wsparcie jest na podstawowym poziomie bardzo ludzkie, czyli warto byłoby takie osoby poinformować, że hej, jesteśmy dla ciebie, jesteśmy z tobą. To jest bardzo ważne, szczególnie w tym okresie. Ja również kilka takich wiadomości dostałem od swoich znajomych w tym okresie, szczególnie kampanijnym. I ku mojemu zaskoczeniu, one mnie bardzo poruszyły i bardzo mnie też wzruszyły i były dla mnie bardzo ważne, więc to są takie małe gesty. Natomiast duże gesty, te, które zmieniają rzeczywistość, to jest po prostu zaangażowanie się. Nawet jeżeli sądzimy, że ten temat nas nie dotyczy, trzeba się angażować, bo chodzi po prostu o drugiego człowieka. Jeżeli widzimy, że państwo pozwala sobie na taki mocny i powszechny aparat represji, bo o tym trzeba mówić, wobec jednej mniejszości, wobec jednej grupy obywateli, to myślę, że to jest wystarczający sygnał ostrzegawczy przed tym, że my również, nie będąc LGBT, możemy się w takiej grupie znaleźć. W tym e-booku rozmawiam z rodzicami, którzy nawet jeżeli mieli jakiś problem, tak to nazwijmy, czy było to dla nich wyzwaniem, informacja o tym, że ich dziecko jest LGBT, oni właśnie wybrali tę cięższą drogę, czyli drogę po prostu miłości, jakkolwiek kiczowato to brzmi, czyli starali się pokonywać swoje raz, że uprzedzenia, a dwa, brak jakiejś edukacji, po prostu brak podstawowej wiedzy, która pozwala właśnie te uprzedzenia i stereotypy pielęgnować. I to są ludzie, którzy bardzo szybko z pozycji rodzica, który nie wiedział, co robić, był zaskoczony tą sytuacją, jednocześnie bojąc się o swoje dziecko, wiedząc, jak wygląda sytuacja takich osób w Polsce, bardzo szybko się zaangażowali, bardzo szybko zaczęli łączyć się właśnie w grupy wsparcia, najpierw wzajemnego, takiego, w którym właśnie mogą znaleźć dla siebie oparcie. I tam jest taka historia rodziców transpłciowej dziewczynki z Białegostoku, która ma zaledwie 8 lat i początkowo ci rodzice, też żyjąc pewnie w takiej miejscowości, wydawało im się, że są po prostu jedynymi rodzicami, pewnie w najbliższej okolicy, po czym po jakimś czasie udali się na takie spotkanie właśnie wspierające rodziców osób LGBT i okazało się, że jest pełna sala takich rodziców i już ta informacja, już ten widok, nawet nie rozmowa z tymi ludźmi, pozwoliła im otrzepać się z tych takich często pierwszych właśnie myśli, które mają rodzice, że coś jest z nami nie tak, że tylko my jesteśmy tacy, że gdzieś popełniliśmy błąd. Nie, jakby wszystko jest w porządku, więc te sieci wsparcia są absolutnie bardzo ważne. No i oczywiście na koniec to, na co zasługują i rodzice osób LGBT i same osoby LGBT, to są właśnie te równe prawa, to są rozwiązania systemowe, za którymi trzeba lobbować, na które jako wyborcy no, musimy po prostu głosować, no bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie je uzyskać. I jeszcze nawiązując do tego tematu właśnie rodzicielstwa, to wydaje mi się, że trzeba bardzo mocno, i to też ja chciałem zrobić właśnie swoim e-bookiem, odczarowywać ten stereotyp i tę obrzydliwą narrację właśnie rządu i też prawicy i w ogóle tych ugrupowań konserwatywnych, że osoby LGBT plus są zagrożeniem dla rodziny. Tak absolutnie nie jest, ponieważ my te rodziny już mamy i mamy je właśnie w formie posiadania rodziców, rodzeństwa i ta dyskryminacja dotyka również naszych najbliższych i to często w bardzo takim bezpośrednim
bezpośrednim stopniu, ale również te rodziny chcemy tworzyć. Więc myślę, że tutaj paradoksalnie my się z postulatami konserwatywnymi bardzo mocno spotykamy, nawet nie po środku drogi, tylko po prostu jakby idziemy ręka w rękę, bo wydaje mi się, że nie ma bardziej konserwatywnego postulatu, szczególnie w tych czasach, niż właśnie rodzina, zakładanie rodzin i walka o prawa, o równe prawa dla tych rodzin. W czasach, w których choćby w Nowym Jorku już postuluje się o to, żeby w ogóle instytucję małżeństwa unieważnić, ponieważ ona daje przywileje osobom wchodzącym w takie związki, a co z obywatelami, którzy nie widzą dla siebie takiej drogi. Więc naprawdę myślę, że jeżeli Jarosławowi Kaczyńskiemu marzy się o tym... Bardzo ci, Piotrze, dziękuję. Wiem, że chciałeś coś więcej o swoim sąsiedzie powiedzieć, tak, ale już nie mam niestety czasu. Serdecznie ci dziękuję i życzę ci, żebyś jednak mógł tutaj wrócić. Zresztą nie tylko tobie, ale wszystkim tego życzę, żeby wyjeżdżać z tego kraju nie trzeba było, szczególnie z takich przyczyn godnościowych. Wszystkiego dobrego. Piotr Grabarczyk był gościem Onet Rano.